Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj mam coś dla tych, którzy czekają na filmy z samochodami używanymi i dla tych, którzy szukają elektryka. Zapraszam na krótki film, obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia EV6. 325 koni z napędem na 4 koła, akumulator o pojemności 77,4 kWh, przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 5,2 sekundy, 605 Nm momentu obrotowego, wersja wyposażenia EV6 Plus, praktycznie ze wszystkimi pakietami, no może poza dachem panoramicznym, kolor Deep Forest Green, a do tego wszystkiego tapicerka, ta ciemnozielona tapicerka, która uważam idealnie pasuje do tego koloru. Za chwilę pokażę Wam to z bliska. Rocznik 2022, pierwsza rejestracja sierpień 2022, przebieg 28 900 km około. Za chwilę Wam go pokażę, aż Pan Krzysztof nie może się nadziwić. Tak, kupiliśmy takie auto w rozliczeniu i w zasadzie tylko dlatego, że klient wczoraj odebrał pełnego GT-ka, czyli tego 585 koni z napędem na 4 koła. No i tam przyspieszenie jest tylko lepsze, 3,5 sekundy, ten poszedł na sprzedaż. Ale za to pełna konfiguracja, ładny samochód, zadbany, wszędzie z fabrycznym lakierem. Inteligentne adaptacyjne reflektory full LED, kamera 360, obraz z kamer pod lusterkiem, oczywiście aktywny tempomat, hamowanie autonomiczne, czujnik martwego pola, elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami, head-up display w rozszerzonej rzeczywistości, system zdalnego wjazdu, wyjazdu z miejsca parkingowego, więc można by rzec, że jest to samochód zdalnie sterowany. Fajny. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, można albo otworzyć ją z pilota, albo przyciskiem, oczywiście przyciskiem wewnątrz auta, albo można ustawić, że będzie się automatycznie otwierała po podejściu z kluczykiem do samochodu. Oprócz tego samochód domontowany ma hak, oryginalny hak, montowany zresztą przez nas. Rocznik 2022, przebieg 28 900 km, pokażę za chwilę z bliska. Samochód na pełną fakturę VAT, proponowana cena 239 900 zł brutto. Na pełną fakturę VAT, czyli można ten samochód wziąć po prostu w leasing. Chodzę wokół niego i nie widzę tutaj jakichś ubytków, uszkodzeń. Felgi całe, lakier cały. Naprawdę brak uwag. No tutaj taki delikatny odprysk. Tutaj, tutaj. Poza tym naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Hak holowniczy oryginalny, wertykalny, czyli po wypięciu tego haka wystawać będzie w zasadzie tylko to ucho tutaj. Reszta będzie praktycznie niewidoczna. Zajrzyjmy do środka. Wykończenie i to jest ta tapicerka, o której mówiłem, ciemnozielona. Fotele też są takie lekko ciemnozielone. Pod ten kolor nadwozia idealnie. Pełna elektryka, fotel kierowcy elektryczny z dwiema pamięciami, nagłośnienie Meridian, pompa ciepła, pakiet widoczność, czyli inteligentne adaptacyjne reflektory full LED, head-up, pakiet technologiczny, czyli kamera 360, czujnik martwego pola. To wszystko tutaj jest. Aktywny tempomat, odległość do auta poprzedzającego, drugi poziom asystenta pasa ruchu, cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect, dwufunkcyjny panel, podgrzewane fotele, wentylowane fotele, podgrzewana kierownica, selektor zmiany biegów shift by wire, indukcyjna ładowarka,
No i ambientowe oświetlenie. Dodaje mu uroku. Tył. Skrajne siedziska podgrzewane z dwustopniową regulacją. Kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia. Tutaj to chyba mało kto jeździł. Podłokietnik. Tunel na narty. No i ta kanapa w tej chwili jest odchylona. Tamta jest z tej drugiej pozycji podniesionej. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, nawiew dla pasażerów z tyłu i naprawdę dużo miejsca. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić wysokość podnoszenia, szybkość podnoszenia i to, że będzie się automatycznie otwierała po podejściu z kluczkiem do auta. Tutaj jest roleta, worek na hak. Co my tu mamy? Zasilacz. Zobaczcie, jakie sprytne z rzepem, żeby nie latało. I tu jest pewnie ta ładowarka do kontaktu. Tak, zdecydowanie tak. No tutaj jakaś ryska. Składanie oparć. I płaska podłoga po złożeniu siedzeń. Gniazdo ładowania. Type 2. CCS, czyli ładowanie szybkie. Moc, jaką on może przyjąć, to jest do 240 kW. Tyle widziałem na ładowarce, tyle widziałem w samochodzie. Mówię to z własnego doświadczenia i to jest naprawdę coś wow. Na tle dzisiejszej konkurencji wynik jest, no myślę, lepiej niż bardzo dobry. Co daje nam czas ładowania od 10 do 80% w około 18 minut. To jest najszybciej ładujący się samochód dzisiaj na rynku. Fotel pasażera, również elektrycznie sterowany, podgrzewany, wentylowany. Może tutaj lepiej widać tą tapicerkę, która uważam, no, pasuje idealnie do tego koloru. Pierwsza rejestracja sierpień 2022, przebieg 28900. Więc na 30 tysięcy trzeba będzie tutaj zrobić przegląd, ale możemy coś ponegocjować. Zapraszam do kontaktu. Proponowana cena 239 900 zł brutto. 58, 552, 36, 36. Tymczasem zajrzyjmy do środka. O, przegląd za 1080 km. Zużycie z 28 tysięcy km. Przeniesienie napędu. Kamera. Kamera 360, dynamiczne linie. Tą kamerę można również w trakcie jazdy włączyć. Fotel z pamięcią, więc lusterka przy rzuceniu wstecznego też się mogą opuszczać. Czyli lusterka też są z pamięcią. No praktycznie pełna konfiguracja. To co w GT Line zyskujemy, to przede wszystkim pakiet stylistyczny dla wersji GT Line. Ale tak naprawdę tutaj wszystko jest. Albo tak można też odpalić. System e-call, lusterko fotochromatyczne. Możemy sobie jeszcze zobaczyć, jak wygląda tutaj degradacja baterii. Mam moje super złącze, które już kilka razy pokazywałem. Już ostatnio sprawdzałem w innej wiszusce przy przebiegu 30 chyba 7 tysięcy. W zasadzie tutaj jestem spokojny. O te dane. Ale w sumie o to też są pytania, więc w sumie nie wiem, dlaczego nie miałbym tego sprawdzić, pokazać. Było tu.
to było chyba gdzieś temperatura. Czytuję dane, tutaj mamy dane nawet ile razy był ładowany ten samochód. State of charge display, state of health 100%. Całkowity przebieg 28,934, no ale to by było dziwne, jakby to się różniło. Czyli żywotność baterii 100%. Ilość ładowań standardowych, czyli AC 88, ilość ładowań szybkich, czyli DC 4. To jest odpowiedź na pytanie, jak to jest, jak jest ładowany elektryk przeważnie, bo to tak najczęściej jest, że elektryka kupuje ktoś, kto go będzie ładował po prostu w domu. Czyli EV6, EV6 Plus praktycznie w pełnej konfiguracji, 325 koni z napędem na 4 koła, 28,934 tysiące przebieg aktualny, proponowana cena 239 900 zł brutto. No i tak jak powiedziałem, samochód można sfinansować w formie leasingu dla działalności gospodarczych. Samochód ma VAT, pełną fakturę VAT. Dziękuję za uwagę, dziękuję za obejrzenie filmu. Tradycyjnie proszę łapkę w górę, subskrypcję, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się. No i dla osób zainteresowanych podaję jeszcze numer telefonu 585523636. Kia. Movement that inspires.